To służy dla zdrowia, ale mamy tutaj również wspaniałego pirata. Korsarza z Gdańska, czerwonego. Czerwonego korsarza z Gdańska. Prosiłbym, żeby z nim nie zaczynać, bo jest bardzo ostry, ale zarazem przyjazny. Jeszcze raz życzę Państwu przyjemnej zabawy, miłego wypoczynku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Witamy w pięknej łebie. Brawo! Nie. Ja mogę wziąć. Proszę Państwa, przyszło mi zaśpiewać. O! O! Muzyka, grać, dwór nie śpiewa. No, śpiewamy. Ale proszę Państwa, myślę, że orkiestra nas wręczy i będzie zdecydowanie lepiej. Zapraszamy. Grać. A może byśmy poprosili o głos? Książę Marzew, Zbyszko pierwszy, widzę, że zamyślał, wiem, że mówił, ale mówi tak pięknie, że chciałbym jeszcze raz usłyszeć. To znaczy, że widzę, że trzyma dłonia niezwykły dokument. Ten dokument znam, ale nie wiem, czy wszyscy Państwo doskonale wiecie, czym jest ten dokument, to może powiemy. To jest paszport, że tak powiem, księstwa Łeby. Dostają wszystkie, jak panie dostają, jak tak, kto ma ten paszport, to musi spełnić tą obietnicę księcia. To jest prawo pierwszej nocy to jest jego. Rozumiem. Pana prosi, Która będzie chciała, nie ma problemu. Witam panie burmistrzu. Co roku odbywacie takie święta, Pomorska Telewizja Narodowa. Chwileczkę. Jak my jesteśmy? No chciałem porozmawiać z panem. Ja pan mnie zostawi, bo ja robię wywiad, ja jestem z telewizji pomorskiej. No to pan mnie zostawi. No zaraz, dajmy spokój. Co on chce? Nie wiem. Ja chciałem się zapytać, o co tu chodzi z tym świętem? Dlaczego co roku takie święto się odbywa i co jest powodem? Co jest powodem? Powód jest jedyne księstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Uznawane. No, uznawane. Mamy księcia. Swojego. Swojego, jak również cały dwór książecki, książęcy, kapitułę i wszystko funkcjonuje. Burmistrz miasta jest poddanym księstwem, dlatego co roku świętujemy. W tym roku była 15 rocznica księstwa Łeby, no i wspaniała data, kolejne urodziny miasta. Rozumiem. A czy bijecie swoją monetę? Bijecie. Łebka. Wszystko mamy. Ile warto na złoty? Dycha. No to gratuluję. Trzymać, panie burmistrzu. Przepraszam bardzo. Święta robicie co roku? Raz w roku, kiedy są święta Łeby, nadanie praw miejskich. Wtedy jest przemarsz i
książę idzie ze swoim orszakiem i wszystkie jego. Dziękujemy serdecznie. Dworak, dworki. Dworak, wszystkie jego dworki. Jasne, rozumiem. A ten paszport to może moja manichuana dostać jeden? Dostanie, a to tamtka. Chwileczkę, rozumiem, rozumiem. Nie jest to, powiedziałbym, potrzebne, ale proszę bardzo, przekazuję mikrofon, bo wiem, że chciałby pan też coś powiedzieć. O, król. Tak, witam serdecznie wszystkich państwa, także na Mazurach też nie ułomki. A przede wszystkim księstwo Mikołajek, witam księstwo Łeby. Brawa, mamy. Brawo dla Mikołajek. Powiem, że bardzo się cieszę, że nasze miasta się zaprzyjaźniły. Teraz razem możemy anektować Ustkę, bo jest nasza siła. Siła w nas jest, no. Odnośnie propozycji prawa pierwszej nocy, ja wiem, kto jest chętny. Jako pierwsza widziałem, się tu gdzieś Groska kręciła. Zapraszamy Annę Groską do Alkowy Księcia. Ciekawe, jak książę sobie z nią poradzi. Tu jest jeszcze jedna chętna, tu jest marihuana chętna. Życzę miłej zabawy i pozdrawiam wszystkich turystów i mieszkańców Łeby. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, proszę. Dzięki. Brawo, brawo. Rodzina tutaj jest ogromna na tej naszej scenie i trudno się przez tę scenę przebić. Proszę Państwa, dziękuję Wam serdecznie. Czy jeszcze będzie utwór? Bo teraz, drodzy Państwo, oczywiście zapraszamy na poczęstunek. Tak? Dobrze słyszałem? Tak. Będzie... Nie, na takie kowiaka. Jeszcze taniec, ale potem poczęstunek, bo tu już słyszę, że dopytują się ten tort. Za chwilę będzie tort, drodzy Państwo. Występ jeszcze, a potem przypominam, że rozpoczynamy wybory z Rozwój Miejsc Lata Łeba 2015. To co, Panie i Panowie, przed Państwem jeszcze raz. Ziemia Leborska, wspaniale się zaprezentuje. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że zapraszam wszystkich na to, zajmuję się tutaj po prawej stronie. Dziękuję. Rozpoczęły się dni Łeby. Pomorska Telewizja Narodowa z Gdańska zaprasza. Idzie dalej. Ja mam pytanie do księcia. Co pan chciał ode mnie? Ja jestem dziennikarzem, kochany. Ja tu robiłem wywiad akurat. Mam jeszcze jedno. Chodź, Marek, to tędy wychodzimy? Iść tam. No, królu, królu, na i królu. Co tam czytasz? Chodźcie z nami. Ahoj. Wyszły zdjęcia? Dobra. Chodź, 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 wychodzimy. Można? Idziemy rabować, napadać i bawić. No, wracamy na miasto, wracamy do swojej roboty, a wy tymczasem zapraszamy do Łeby. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, dziękujemy. Czerwony Kolstarz, Sławomir. Ahoj.